Wczoraj w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie jednym z punktów była również analiza związana z obecną sytuacją naszego szpitala, a raczej głównie sprawy związane z programem naprawczym, który referował pan Marek Nowak, i sprawy związane z powołaniem Rady Społecznej. Jako pierwszego pana wojewodę, pana marszałka i wszystkich członków WRDS-u jako pierwszych poinformowałem, że w piątek 10 złożyliśmy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wniosek poprzez naszego pełnomocnika, wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie wojewody kujawsko-pomorskiego jako organu właściwego do powołania Rady Społecznej Szpitala. Wczorajsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w części dotyczącej szpitalowi zakończyło się przyjęciem dwóch uchwał. Pierwsza uchwała to wystąpienie do wojewody z prośbą o rozpatrzenie naszej propozycji związanej z podpisaniem porozumienia o powołaniu Rady Społecznej Szpitala. Taką propozycję skierowałem do pana wojewody 13 maja. Nie otrzymaliśmy na nią odpowiedzi. W tej propozycji sugeruję panu wojewodzie podpisanie wspólnego porozumienia, takiego bezpiecznego pod kątem prawnym, bez czekania na rozstrzygnięcie kompetencyjne o powołaniu przez grudziąc Rady Społecznej, ale w uzgodnieniu z panem wojewodą, bez konsekwencji prawnych dalszych. Samodzielne powołanie Rady Społecznej sugerowałoby wszystkim, że to jest właśnie ten, kto powołuje, że jest podmiotem tworzącym, więc to jest spór prawny. To była pierwsza uchwała. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie podjęła taką uchwałę. Drugą uchwałę związaną ze szpitalem to jest zobowiązanie się wszystkich członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a przypomnę, że członkami oprócz pana marszałka i pana wojewody są również przedstawiciele związków zawodowych szczebla wojewódzkiego, szefowie, przedstawiciele pracodawców. To jest dość duże gremium. Zobowiązanie się Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do poparcia naszych działań związanych z uzyskaniem poręczenia kredytu przez instytucje państwowe. Takie dwie uchwały zostały podjęte w dniu wczorajszym, związane z naszym szpitalem. W tej chwili poproszę pana wiceprezydenta Sikorę, aby pokazał, jakie mogą być ewentualne decyzje Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku, gdy przyjmie nasz wniosek do realizacji, oraz w przypadku, gdy nie przyjmie naszego wniosku do realizacji, bo takie kompetencje sąd NSA ma też, że może przyjąć, ale nie musi tego przyjąć. W pierwszej kolejności trzeba powołać Radę Społeczną, gdyż od tego, tak jak było przedstawione na slajdzie, zależy wiele działań normalnego i codziennej pracy szpitala, jak również na przykład Rada Społeczna ma swoich przedstawicieli w komisji konkursowej. Nie ma Rady Społecznej, nie ma komisji konkursowej ewentualnej. Druga sprawa, do rozstrzygnięcia byłyby środki finansowe, które do tej pory wpłaciliśmy, wpłaciliśmy do szpitala na pokrycie straty przed rozstrzygnięciem kompetencyjnym, bo takie środki wpłacaliśmy w dobrej wierze, że jesteśmy organem tworzącym. Trudno mi powiedzieć dzisiaj, czy te środki podlegałyby zwrotowi, bo ja nie mówię o scenariuszu, ja o tym też mówię. Ale jeżeli NSA, czy ktokolwiek, czy WSA by to uznało, że jest gmina miasto Grudziądz, to jest od momentu uznania. Tak, może tylko uzupełniam, panie prezydencie, bo w dniu wczorajszym też na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego pan dyrektor Marek Nowak przedstawił plan naprawczy, restrukturyzacyjny i pomysły, w jaki sposób mają być one zrealizowane na ratowanie grudziąckiej leczniczy. I myślę, że to o te szczegóły powinien pan dyrektor zapytać dyrektora szpitala. To ten pomysł już jest. Pana pytanie, panie redaktorze, pana pytanie dotyczy czego? Funkcji organizacyjnych szpitala czy finansowych? A to nie, to jest, proszę państwa, sytuacja, program naprawczy, żeby w tej chwili panu mówić, to jest zdecydowanie za długo, to jest oddzielny temat. Pan dyrektor to przereferował bodajże przez godzinę. Tu się nie da, ja tylko...
Szpital. Tylko i wyłącznie szpital. Pan dyrektor ma powołać zespół składający się do pracy. Pan dyrektor wczoraj przedstawił na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego główne zarysy tego programu. No nie szczegółowe, bo w szczegółowe byłoby napisane, że tam stanowisko inspektora w takim wydziale nie będzie, czy w innym będzie. Wie pan, takiego czegoś nie było, tylko główne zarysy tego programu, ale dopiero wtedy, jeżeli może to wejść w życie, jak będzie Rada Społeczna. NSA no, na pewno się nie zajmuje jakimkolwiek propozycjami związanymi z podziałem szpitala, tylko i wyłącznie rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego, czyli tego pytania, które było kluczowe. Kto ma powołać Radę Społeczną? Koniec, kropka. To jest jedyne zadanie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przy okazji dementuję, nie znam do dzisiaj żadnej propozycji podziału szpitala przez poprzedniego dyrektora pełniącego obowiązki. Absolutnie nie. Było obliczanie kosztów poszczególnych, kosztów funkcjonowania poszczególnych oddziałów, nie związane absolutnie z wydzieleniem tego z całości, ale koszty trzeba znać, żeby w ogóle podejmować jakiekolwiek inne decyzje. Trzeba wiedzieć, ile co kosztuje na dzień dzisiejszy. Prawdziwe koszty. To są dwie interesujące propozycje, ponieważ szpital nasz ma doskonałe wyposażenie, doskonałą kadrę i ta jakość leczenia jest bardzo wysoka, co jest też między innymi jednym z powodów naszego nieszczęścia, czyli przysyłania klientów z całej Polski i wykonywania tych nadlimitów. Szpital jest przygotowany do tego na przykład, aby pan minister potraktował ten szpital jako swój i przeprowadzał tu różnego rodzaju procedury kontrolne, które by przez pana ministra wprowadzane, które by służyły jako przykład do realizowania ich w kraju. Również na przykład jakieś oddziały kliniczne, bo do tego też jesteśmy przygotowani sprzętowo i przygotowani kadrowo. Czyli to by było interesujące rozwiązanie dla nas, takie perspektywiczne. Natomiast dla mnie logiczne byłoby, aby tak duży szpital regionalny, który obsługuje cały region, był szpitalem, tak jak inne szpitale, marszałkowskie. U nas zrobiono prosty podział w 1999 roku, gdzie te dawne województwa, Wrocławek, Bydgoszcz, Toruń, miały te szpitale, to tam pozostały jako marszałkowskie. A jak Grudziądz był z boku troszeczkę, to był problem z tym szpitalem, gdzie go klasyfikować. Więc dla mnie byłoby pierwsze rozwiązanie, najlepsze, gdyby pan minister, już jak wspomniał mój zastępca, pan minister zna ten temat i jego współpracownicy też, to by było najlepsze rozwiązanie, nie tylko z POZ-ami, ale ze szpitalami prywatnymi, które okalają Grudziądz, typu Wąbrzeźno, typu Świecie, typu Kwidzyn, gdzie tam, no niestety rachunek ekonomiczny jest ważniejszy od zdrowia, i ma to duży wpływ na kierowanie z tych szpitali pacjentów do Grudziądza. To u nas, mówimy, że o jakichś tam długach i tak dalej. Druga sprawa, która też wymaga rozwiązania, to przejmowanie faktur od dostarczycieli różnego rodzaju sprzętu i leków do szpitala na leczenie bieżące przez instytucje finansowe. 30 dzień mija, szpital nie płaci z różnych powodów, bo wykonuje usługi, a nie mamy nadlimitów zwracanych. Wchodzi firma finansowa, podnosi oprocentowanie i czeka cierpliwie. To też wprowadza nas duże długi. Także no czekamy. Oczywiście czas tu jest dosyć istotnym argumentem. Czekamy, że to będzie to, myślę, że przez wakacje być może poznamy. A my być może, żeby tak nie było, że powiedziałem, że liczę. Nie? Program jest stworzony jeszcze pierwsze, powiem tak. Trzeba zachować pewne procedury. Pewne procedury, tak jak ja zachowuję, jeżeli mam informację z piątku, to nie zwołuję na poniedziałek konferencji, tylko jadę do pana wojewody i do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i ich jako pierwszych informuję o pewnych tu naszych sprawach, które mamy. A dopiero w drugiej kolejności czynię to z państwem i liczę, że poinformujemy mieszkańców Grudziądza i okolicy i myślę, że państwo z telewizji też o tych działaniach, które są na dzień dzisiejszy, czyli o tych bieżących działaniach. Innych to moje pytanie o Wojewody, że nie będzie się wypowiadać. Ja przyjąłem to stanowisko ze zrozumieniem, bo ja pani powiem tak, logiczne jest, że nikt by nie chciał tego szpitala mieć. Nikt by nie chciał. Szpitale dzisiaj są problemem i stąd pan wojewoda konsekwencji liczy na to, że dopóki się nie rozstrzygnie ten spór, bo to jest podstawa. Te wszystkie działania były do tej pory takie, bo pan wojewoda sprawuje nadzór organizacyjny i również związany z bezpieczeństwem pacjentów. To idzie oddzielną drogą poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Również współpracuje z Regionalną Izbą Rachunkową, która pilnuje nadzoru nad finansami. I co chwilę nam Izba przypomina.
I ja rozumiem to stanowisko wojewody. My się zastanawiamy też, czy to nasze dzisiejsze spotkanie do czasu rozstrzygnięcia tego sporu też nie jest ostatnim spotkaniem, bo skoro pan wojewoda to wczoraj ogłosił, to uważam, że też powinniśmy tu zamilczeć, bo nic nowego na razie nie wniesiemy. Po kilkunastu dniach okazało się, że pana Jączyńskiego już nie ma. Wraca pan Marek Nowak. On wypowiada się, że ten audyt można wyrzucić do kosza. Jak to jest z tym dokumentem, bo to był ważny dokument, zostały za to zapłacone pieniądze. Czy faktycznie były tam jakieś uchybienia, jakieś duże nieprawidłowości, czy poznamy ten dokument, czy nie? Proszę się zwrócić o ten dokument do właściciela dokumentu, którym jest pan dyrektor szpitala. Przypomnę państwu, że wszystkie audyty, które opiniują, byle nie były finansowe, bo finansowe audyty przyjmujemy poprzez audytora wybranego w drodze tam konkursu, są mającego uprawnienia. Finansowe audyty są audytami obowiązującymi czy w spółkach, czy szpitalu, natomiast organizacyjne i związane z funkcjonowaniem są opiniami. Z tego co wiem, pan dyrektor wczoraj to mówił na spotkaniu w RDS-ie, że skierował sprawę do sądu poprzez stwierdzenia, jakie są zawarte w tym audycie. Ale proszę się zwrócić do pana dyrektora Nowaka o ten audyt. Pan doskonale zna, panie redaktorze, wszystkie te powody takich działań, które pan wymieni. Po pierwsze, to co powiedziałem 25, bodajże albo 4 lutego, to było czwartek, ostatni czwartek lutego, gdzie odwołałem pana dyrektora, była utrata wiarygodności poprzez pana dyrektora w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi. Koniec, kropka, tak było. Wspomniał pan prezydent Sikora, że rozpoczęliśmy przygotowania prawne odnośnie statusu szpitala. Dowiedziałem się o tym 30 marca, czyli po odwołaniu pana dyrektora, że z trzech opinii prawnych, że nie jesteśmy według prawników organem tworzącym. W związku z czym, że nie jesteśmy. W związku z czym, jako nie jesteśmy organem tworzącym, powinienem zrobić konkurs. Ale nie mogę zrobić tego konkursu, bo organ tworzący powołuje komisję konkursową. W pewnym momencie się okazało, że szpital bez organu, a pan Nowak miał do końca maja stosunek pracy, do końca maja, był na urlopie. Szpital bez organu nie może funkcjonować w kontaktach zewnętrznych, chociażby z bankami. Potrzebny jest organ. Skoro my nie pomożemy powołać Rady Społecznej, a Rada Społeczna nie może przedstawiciela do komisji konkursowej, organ musi być, przywróciłem pana dyrektora do pracy. Po to, żeby był organ. Po rozstrzygnięciu, no ale to już tam nie wnikam o tych tam czemu i dlaczego, musiałem przywrócić. Druga sprawa, przypomnę, że pan dyrektor złożył rezygnację dużo wcześniej, która według prawników była aktualna. Kolejna sprawa, zespół naprawczy. Pan dyrektor wrócił do pracy pod pewnymi warunkami, że zastępcę będzie miał do spraw ekonomicznych, będzie miał ekonomistę. Współpracuje z nim cały czas pan Leszek Czapleski, który jest doktorem nauk ekonomicznych. Cały czas oficjalnie jeszcze nie może być powołany ze względu na jego miejsce pracy obecne, częściowe. I jest zespół, który za chwilę będzie powołany w sensie imiennym, również z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i przedstawicielem marszałka. W tym zespole będzie, więc zaufanie do osoby jest rzeczą bardzo ważną, jeżeli chodzi o działania organizacyjne i działania związane z szpitalu i działania związane na przykład ze współpracą z podległymi mu lekarzami i personelem białym czy innymi pracownikami, to mam do dyrektora zaufanie. Jeżeli chodzi o uwarunkowania sytuacji ekonomicznych, będzie to robił zespół. Więc ja mówię panu, siedzimy 3 metry od siebie i ja mówię, że pan Nowak nie opracowuje, jest członkiem zespołu, który opracowuje, po raz drugi powtarzam, gdzie jest również ekonomista wysłany przeze mnie osobiście. Pomijałem też panu, jakie ma tytuł naukowy i czym się zajmuje. Oczywiście, że tak, że każdy szef jednostki, spółki, szpitala podejmuje decyzje kredytowe na własną odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność. Prezydent sprawuje nadzór. Podejmuje te decyzje dobrej woli. Przecież nikt nie będzie podejmował decyzji o zaciągnięciu kredytu, jeżeli będzie sądził, że ten kredyt nie będzie spłacony. Nikt takiej decyzji nie podejmuje. Zdarza się, że życie zupełnie inaczej się toczy. W
szpitalu się zdarzyło. To, że kilka tysięcy ludzi mówi, a myśmy się tego spodziewali. Oczywiście, że tak. Jeden ze scenariuszy był taki, że tak mogło być źle. Natomiast ja wspomniałem dzisiaj nie bez kozery, że sytuacja służby zdrowia w Polsce, a Grudziądz jest tego najlepszym przykładem, na podstawie współpracy z prywatnymi POZ-ami, na podstawie, proszę Państwa, nadlimitów, których mamy ogromną ilość, pan Sikora pokazał na slajdzie hospitalizowanych mieszkańców, czyli tych, którzy leżą w łóżkach, nie działania medyczne, bo działaniem medycznym jest również skierowanie mieszkańca na rentgena, na badania krwi i tak dalej, więc tu przychodzi dużo Grudziądza, chyba 60%, ale hospitalizowany jest z rejonu, jest finansowe pomiędzy mieszkańcami leczonymi w Grudziądzu, poza naszego województwa, są też skomplikowane. To wszystko powoduje dramatyczną sytuację naszego szpitala. Nie tylko naszego, ale mnie interesuje nasz. Więc nie da się powiedzieć dzisiaj, kiedy dostaniemy te 96 milionów nadwykonania. Może w ogóle nie dostaniemy. No, z 6 lat. Audytorzy stwierdzą, że to polityka dyrekcji szpitala proponowana to była zła. Nie zgadzam się z audytorem. To jest opinia i powiedziałem, dlaczego się nie zgadzam. A nie zgadzam się dlatego, że każdy lekarz odpowiada przed prokuratorem za to, czy przyjmie kogoś do szpitala, czy nie. Jeżeli jest 60% prawie osób spoza naszego miasta, to są osoby, które muszą być przyjęte. Mają skierowanie, wspomniał pan prezydent, z Gdańska, mają skierowanie z Bydgoszczy i to są takie przypadki, dlatego jest więcej leżących, że jak przychodzi osoba do leczenia w szpitalu, do łóżka, na hospitalizowanie, to prawdopodobnie zawsze musi być przyjęta. Weźcie Państwo w opinii, również jest tak, zresztą w kontroli w tej opinii, nie w opinii, tylko w badaniu NIK-u, że wiele łóżek w mieście nie jest wykorzystanych. Nie jest niewykorzystanych dlatego, że nie ma chorych. Są chorzy, bardzo dużo, tylko że nie ma kontraktu. Nie ma kontraktu. Myślę, że dzisiaj po czasie możemy powiedzieć tak, po czasie dopiero, po kilku latach, że zaskarżanie każdych niezapłaconych nadlimitów było pewnym błędem. Pewnym błędem, bo trzeba było negocjować warunki ugody. Co daje wygranie procesu? Wygranie procesu daje zwrot środków, które myśmy wyłożyli na to leczenie, z odsetkami. Ale na dzień dzisiejszy nie mamy 2009 roku załatwionego. 6 lat. Coś się stało. Więc per saldo lepsze byłoby negocjowanie ugody na bieżąco z Narodowym Funduszem Zdrowia i nieoczekiwanie 100% zwrotu nadwykonań czy nadlimitów, a jedynie 60-70%. Byśmy mieli tych kilkadziesiąt milionów, nie byłoby takiej sytuacji. Więc ta taktyka po kilku latach kierowania wszystkiego do sądu, ale tu wchodzimy w szczególiki, proszę Państwa, to Pan mnie tutaj o szczegóły pyta. Ja oczywiście mogę na te szczegóły odpowiadać w każdym centymetrze, ale to chyba nie miejsce.